Serdecznie w kolejnym odcinku mojej Odyssey, Assassin's Creed Odyssey. Z tej strony Man from the Moon, a my jesteśmy w miejscowości Gortina i za chwilę rozpoczniemy kolejne zadanie poboczne. Dzieciaczki, nie wiem czego tu szukają. No i tu coś nam pierwszego wyskoczyło. Pamiętam, że za pierwszym razem miałem tu bardzo dużo chodziło za mną tych nie medsów, tylko this job will be dangerous and could get us both killed. All my jobs are dangerous. This job is about power. The power to rule Gortin by starting a war. Hor, tak rozumiałem. Wars cost both drachmi and lives. I know the price. A war will be devastating. But in the end, it's what's best for Gortin. What do you have in mind? I am the head of the Bull Council, and according to our code, after a war is lost, the Council chooses our next leader. Me. And you need some heads to roll to get things started? Just one head. There's a visiting herald from Festos. No doubt here to broker peace with Gortin. His murder will guarantee that war is the only option for Gortin. And my fee? You'll be paid very handsomely for your efforts. I take care of the shit. I'll start the war for you, but first, I need more information. Before the war can truly begin, we'll need your help weakening Gortin. Destroy their supplies, steal their valuables, and kill that Malacca's visiting herald. Where can I find the visiting herald? This man of peace stays at the leader house at night and wanders around Gortin during the day. Kill him. And Gortin will be blamed for his murder. Tell me about the supplies I should destroy. The weapon racks and supplies in Velos Fort must be destroyed to ensure they don't win the war. There's plenty of valuables to be found in Velos Fort. Stealing from there will hurt the Gortin war effort most. I'll start this war for you. I hope you know what you're doing. We've been planning this for a while. See me when everything is complete. Walkie-dokie. Gortin poza kontrolą. I see him. A, trzeba go zabić? Aha, tyle. Jakoś specjalnie daleko on tu nie jest. I pewnie ściągnie na nas jakieś te... No może do tego typa też skoczymy, może będzie przy okazji. Mistios! I have quite the deal to offer you, if you're open to a business partnership. I'm a Mistios. I don't share glory. All the glory will be yours, I assure you. I only mean to hire you for a job. What exactly did you have in mind? I craft bows from rare exotic items. I've been commissioned to make one using only the finest quality fangs. One from a lynx, one from a lioness, and one from a shark. I could make one for you too, if you'll help. I'll fetch the fangs for you, if you tell me where to find them. Those sharks have teeth, not fangs. A mere technicality. A fang bow sounds better. Now, there were questions? If you want a lynx's fang, I'll need a heading. Of course. Lynxes can be found north of the lost Minoan shrine, in Zeus's playground. Be careful. They're feisty. A lioness? In Crete? As luck would have it, one is being transported for a rich man on the road from Festos village to Gortin city. A lioness? Oj, czym się? As luck... Where can I find sharks around here? Perhaps you've heard of the ocean? Octopus Bay. Try Octopus Bay. It's full of the cursed things. I'll get them for you. Thank you, Mistios. Sarkazm jest the best. Czasami. Kieł za drachmy. Dobra, wpierw za tamtego typa idziemy. Jeszcze on będzie... Jakby tak capnąć. Może jakoś w nocy to zrobimy.
Nie będzie może z nikim gadał i będzie go łatwiej capnąć bez, wiecie, bez zbędnych oczu. Tak, to było łatwiejsze. Dobra, wracamy do typa. Twoja pomoc w pokonaniu Faistos jest nieoceniona. Zgodnie z przyrzeczeniem osobiście zapewnię ci miejsce w mojej radzie. Zdaję sobie sprawę z twoich obaw dotyczących Ptolomeusza. Pozbędę się go, jeśli okaże się przeszkodą. Z nikim o tym nie rozmawiaj. Nice. A Tasego mamy zabić. No, jakiś trop dotyczący czciciela. Nice. On tu sobie stał obok. Dobre to jest. Bez kitu. It's done. Gordon is weak and ready for new leadership. Praise the gods. Here is a reward for your troubles. After war, the Bull Council chooses a new leader. Myślałem, że będzie trochę trudniejsze. Gordon poza kontrolą. O kurde, ile już my tu mamy tych typów na głowie. To się w pale nie mieści. Tego by typa capnąć i mielibyśmy to z głowy. Dobra, czyli teraz uciekamy sprzed nosa. I on gdzieś tam na górze. Aha, w domu przywódcy. Ma sens, więc kropniemy typa. Będziemy mieli to z głowy. Bo prawdę mówiąc, nie chce mi się bulić 4000 za jakiegoś typa. O kurde. Dobra, typ się schował. No i pięknik zgasiliśmy. Z jakiegoś tam tego typa jakoś capniemy. A jeszcze skarbik mamy oczywiście. Więc nie, przy okazji trochę tego zrobimy. To go capniemy z góry. A, tak się nie da. No i super. Śmieci wyniesione. Czy tak sobie przy okazji się to zrobiło? Znaczy zrobi, bo jeszcze jesteśmy w trakcie. Zapasy wojenne są tu i tu. Tu dwa skarby. Dobra, gonimy. Tam sobie idzie jakiś ten. Tędy pójdziemy. Chociaż zapasy to chyba są na górze, więc tam może skoczymy w pierwszej. Będziemy mieli lokalizację z głowy. For me!
Kurczę, jakoś źle do tego podeszliśmy. Chyba jakoś w środku to jest. Teraz mi się delikatnie wydaje, że coś to jednak było związanego z jakimś tym... z jakimś... questem. Ale już nie do końca pamiętam z jakim. O, coś tu jeszcze mamy. Okej, to tyle. Możemy stąd spadać, mówiąc najogólniej. Dobra, więc teraz... Czy to była jakaś skrzynia z tym... Tak, dobrze pamiętam. To z drugiej strony chyba jakoś. Aha, czyli w sumie coś... Nie, no dobrze, myślałem, gdzieś tutaj coś. Kurde! Okej, lukniemy teraz, co tu mamy w ogóle do ogarnięcia jeszcze w pobliżu, bo mi się daje, że coś z tym zadaniem z Ekstof Dekalią czy coś było ogarnięte. Porównanie z zielarką, skorumpowani klienci. Zbierz rzadkie zęby dla zbroi mistrza. Ale co, o co chodzi z tym rozwaleniem tego właśnie polis? Dobra, teraz idziemy tutaj. Zemsta smakuje jak... wino. Czy się musimy teraz cofnąć? Kurde. Jakoś tak mi przyjdzie. Znaczy... Nie do końca rozumiem filozofię zmieniania się pory dnia. W końcu żeśmy... A nie, może jednak ta podróż trochę kosztowała czasu sama z siebie. Coś w tym jest. Help! Would somebody help me? What do you need? Peace of mind and revenge. Can you bring me this Mistios? We will give you all the drachmi we have. I need more information first. The followers of Ares are burning our villages and claiming our families for their sacrifices. Those Malakias are making trouble all over the Greek world. That's why I want you to make them suffer like we have. So our living can find peace and our dead can be avenged. My spear is yours. Thank you, Mistios. You have no idea how much this means to us. I'll need to know where the followers are hiding. The followers of Ares live in caves among the mountain ranges of Zeus's playground. I'll flush them out. Tym przecież ich ogarnęliśmy. Właśnie. Czy będzie można już to zadanie od razu od tego ogarnąć? The followers of Ares are with Hades now. Thank you, Mistios. How can we repay you? You can't put a price on justice. Those men deserved the end they got. You gave us something drachmi can't buy. Peace. For that we will be forever grateful. But we cannot leave you without showing our gratitude. Please take this. I have no need for it any longer. Pasaresa. Zemsta smakuje na zimno. Jaki skarbik to mamy? Gdzie? Coś w jeziorku, ale co tu mamy? A dobra, widzę.
co ikonka skarbu została idealnie przykryta przez tego żołnierza. O, żebcie czort na diable. Trzeba troszkę poczekać. Bo inaczej raczej nie wejdziemy. A gdzie ten cień Nyx wykorzystać? Tylko my niestety nie wyjdziemy chyba. On chyba też raczej stąd nie wyjdzie. Więc skorzystamy z tego. Świątynia Ateny Poliouchos, nie wiem jak to nawet się wymawia, ukończona, bardzo fajnie. Więc to mamy wszystko ogarnięte. Co nam teraz zostało? Kurde, latania przez ten cały cholerny dywan, wodospad, jest całkiem tego sporo. Został tylko kieł lwa i ząb rekina. Żeby je dorwać, to pewnie będziemy musieli gonić tam aż nad morze. Nad morze. No w sumie dobrze powiedział morze. Więc tak mi się zdaje teraz, że... Dobra, spójrzmy to, na czym my w ogóle stoimy. Co to jeszcze mamy w ogóle do roboty właśnie? To trzeba będzie wpierw kieł lwa. I lwy to... On mówił o tym lwie gdzieś... Gdzie właśnie? W sumie będzie się potem do niego cofnąć i go spytać jeszcze raz, gdzie to by było. To tak o śmiernicy. Może byśmy tu skoczyli i może gdzieś przy okazji trafi się ten cholerny kieł. No takie upierdliwe zadanie, że musisz gdzieś gonić, zbierać jakieś szajse, zamiast po prostu... Chodź koniku, dogonisz mnie? Chyba dogonisz. Myślę, że gdzieś prędzej po drodze to mi się trafi. I lew, i rekin. Właśnie. What's on your mind, old man? I'm dying, Mistios. I can feel it in my bones. But first, there's something I need to do. Will you help an old man fulfill his dying wish? I can offer you what drachmi I have left. I won't deny an old man his final wish. What is it? I always promised my wife I'd take her to see the red flowers on the summit of the mountain in Zeus's playground. It's a beautiful place. Great view. But she met the ferryman before me, Mistios. I never made good on my promise. It was always one thing or another, you know? Children, war, what have you. It was a tough situation. You did your best. You're a kind soul, Mistios. But I failed her. I did. So, what do you want me to do? I need you to pick some of those red flowers for me from the summit of Mount Ida. Tak. So I can take them to my wife when I meet Hades. Just a few would do. Bring them back to me here. I'll be waiting, Mistios. And I don't have long. I understand. You there! Mistios! Okej, okay, kwiat dla zmarłych. Gdzieś tu mi się zdaje, że jest ten... Szybka podróż, czy niekoniecznie? Raczej niekoniecznie. Właśnie, to będzie chyba ten cały minotaur. A więc teraz możemy sobie skorzystać z naszego punktu szybkiej podróży. I na szczęście szybko się dorwiemy do tego punktu. Więc będzie dużo łatwiej. Ciekawe, czy to będzie miało jakikolwiek wpływ na... Must be the place the old man spoke of. There it is. The flower. The flower. Czy będzie miał jakikolwiek wpływ na to, czy on dożyje, czy nie dożyje?
Dobra, gdzie by to? Kurde, szkoda, że to nie mogliśmy. Spróbujemy stąd, cóż. Chodź teraz, jak to gonić, żeby szybko w miarę tam dojść, dotrzeć? Malaka. Chodź, kuniu. There is no time to explain. We have to go. Świątynia Demeter. O, tędy będą jakoś szybciej. Może zdążymy. Myślę, że tak mniej więcej pamiętam, gdzie z tymi lwami miało być, a nie do końca pamiętam. Znaczy, chyba mi się zdaje, że lwy to będzie gdzieś tam mniej więcej w tym miejscu, gdzie taka była droga, jak wracam do tej świątyni, gdzie ponoć miały być te... Znaczy, gdzie ponoć, gdzie była ta część zbroi dla pustelnika czy coś tam. Tak, bez różnicy. Hades claims another. In all my life, I never seen him so peaceful. I hope he's found matter. Those flowers, are they? Yes, he asked me to fetch them. You silly old man. Is this why you left Pevka? To fetch matter flowers so far from home? You silly, stubborn old man. Here. Thank you so much. Mistios. He made a promise to his wife, and I made a promise to him. I don't have anything to offer you. Mater must be so glad you brought her flowers. You never did when she was alive. Kwiat dla zmarłych, ukończona. O, to będzie fajna miejscowość, znaczy takie opuszczone ruiny. Dobra, to teraz jak sobie spojrzymy na mapkę, to jeszcze mamy... Tu będzie Minotaury, nasz Minotaur, Minotaur. Myślę, że warto by tu wrócić i ogarnąć sobie właśnie te kieł za drachmy. Musielibyśmy tak po te rekiny skoczyć do tej Zatoki Uśmiernicy i chyba by nie po prostu zrobimy gdzieś jak w trakcie. Tylko nie wiem właśnie, gdzie dokładnie miały być te całe lwy. Gdzieś tutaj chyba na tym trakcie, ale nie jestem do końca pewien. Różne po bojowisko. Można w sumie do typa wrócić i się go spytać. Gdzie ta cała reszta miałaby być, więc użyjemy konika. Tak, dzisiaj backtrackingu jest sporo. Kurde. Tak oldschoolowo się wręcz trochę zrobiło. Ale skoczymy i zapytamy się go jeszcze raz, gdzie ten cholerny lew miałby niby być. Nie wiem, czy tędy zaskoczymy. Powinniśmy chyba w większe były wysokości, które przeżyliśmy. Tak, koniku, wio, chodź. Na szczęście to typa jest blisko, więc przywrócimy mu to i zapytamy. O kolejne rzeczy. Have you forgotten where to look for the animals and their sharp, shiny fangs? Właśnie, gdzie znajdę lwicę? As luck would have it, one is being transported for a rich man on the road from Festos village to Gortyn City. Z Festos do Gortyna. I'll get them for you. Thank you, Mistios. Z Festos do Gortyna, czyli Gortyna. Właśnie to. Gdzieś tutaj będzie, na tej trasie. Czyli w ogóle będziemy skręcali sobie najpierw tędy, a potem poprujemy w tym kierunku i może gdzieś to się nam znajdzie. To jest poryte. No ale cóż. Przynajmniej lwa będziemy mieli z głowy, jeśli nam się dobrze uda. A potem spróbujemy z rekinem, jak już będziemy
tej osadzie rybackiej. W ogóle jest taki świetny film Giorgiosa Lantimosa Kieł. On potem zrobił Lobstera i Faworytę, ale obu tych filmów nie cierpię. Znaczy, uważam, że Kieł to było jego jedyne prawdziwe arcydzieło, a reszta stała się jakaś taka trochę pretensjonalna. Może to jakieś przekleństwo pierwszego filmu, nie wiem. Ale po prostu myślę, że Kieł był najlepszy, by był pierwszy, bardzo szokujący. To musiał być kart, który transportował lioness. The driver must have lost control and the lioness's cage broke open. Da, i teraz pytanie, gdzie ten cholerny... A note. The driver was to deliver the lioness to the leader of Gortyn. Zadbaj o to, aby ta wspaniała bestia dotarła do Beszwanku, do pięknego miasta Gortyn, by się skrzywdzisz, nakarmi ją tobą. Zadbaj o to... Aha, dobra. Czyś tego nie da... O proszę, jest tam lew. No i klawo, poza tylko ząbrek kina już ze wszystkiego. Bardzo nice, a więc teraz... Kurde, jakiś niedźwiedź. Kurde, że on tak łazi z tym. Dobra, więc teraz moglibyśmy pogonić sobie. Tak mi się zdaje do tego Minotaura, chociaż może byśmy sobie to warownie zrobili, bo w sumie nam jeszcze została do ogarnięcia. Byśmy w tym odcinku mieli przynajmniej z głowy, a potem szłoby się dalej. A ten ząb rekina, no to jeszcze, chociaż w teorii można by po prostu transportować na jakiś dowolny statek, chociaż tu nie ma żadnego portu. Nie no, port niby jest. Ale to kurde, wciąż trzeba byłoby się po niego ściągać. Dobra, na razie to co zrobimy, to się teleportujemy. A zrobimy sobie to warownie, co tam. Bo tak mi się wydaje, że przecież gdyby coś było... Znaczy, tamten polityk, który coś tam mówił o tej całej warowni. Teorii można by ją ogarnąć. Spróbujemy. Co ja odwalam? Dobra. O, się tych typów tu zbierało. Ja pierdziela, jest ich tutaj. Narąbane nimi wszystkimi. No ale jak to oczyścimy? Gdzie czy jakieś te, w jakichś jaskiniach jeszcze są te... skarby. Tak, ja pamiętam, że tu było bardzo dużo do ogarniania tych rzeczy. Bardzo dużo. Okej, to zaczynamy. Za pierwszym razem stać to schrzaniłem, bo zrobiło się tak głośno, że wszystkich typów ściągnąłem. Trzeba będzie się tym bawić na nowo, ale nie szkodzi. Tak szybko w miarę poszło, jak na drugi raz. W ogóle mam wrażenie, że za pierwszym razem jak grałem, to byłem taki trochę zbyt, wiecie, ostrożny. I w rezultacie strasznie to długo się ciągnęło. Ale i tak to jest wszystko dużo bardziej przyjemniejsze niż w przypadku tego w Valhalla, gdzie naprawdę to wszystko było takie upierdliwe. Coś to jeszcze mamy. Na tej grupce skończyłem i niestety zacząłem z nimi walczyć i się to skończyło dość kiepsko. Bo mnie jeden typ zauważył i niestety
przestało być sympatycznie. Go, 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 back to go. Ja coś powiem. Tak, o, w tym miejscu gdzieś cofnąłem się i tak sobie wszystko schrzaniłem, że głowa mała. Jakby tu podejść? O, i teraz go pięknie zrzucimy. Kurde, miał być drugą stronę. O, i pięknie. Wejdź na górę, czy nie? Chyba tak. Tak, wchodź na górę. Czyli my teraz musimy znowu. Ale sobie wbijemy. 3 punkty krytyczne. Znaczy 3 punkty do adrenaliny. Aha, tu mamy ten. Na szczęście koleś. Się dość późno zreflektował. Gdzieś go schowamy. Tam jeszcze jakiś typ idzie. Kurde, jest ich tu trochę. Jakby wypadałoby mieć jednak ten.
A, jest ich tu dwóch. Nie, jeden tylko. Nie, nikogo tu nie ma. To mnie całkiem rozśmieszyło. Więc teraz jeszcze w tamtym kierunku by wypadało wskoczyć. Jakoś sobie uzbierać te punkty do tych sztylecików, żeby kurde... Tak, jeszcze jeden skarb został, to ten w środku tam. Jest ich trzech. Oby to... Dajesz, dajesz, dziadu. Dobra, ci leżą. Czy on będzie las? Może by się jakoś dało skasować? A, jeszcze po tamten pójdziemy, ten. Zbrojownia Dedala. To chyba też będzie jakiś ten... Jak on stoi? Jak on stoi? Tak, to sobie pododują przy okazji. Oj, tu będzie chyba... jeden skarbik, tu drugi będzie skarbik. Gdzieś tu chyba jakaś zbroja, odnośnie tych chyba zbroi tych... Spadcha. Tak jakby ktoś mówił... Ktoś z wadu wymowy mówił Sparta. Tak trochę. Dobra, teraz tu wracamy. No, zdawało mi się chyba. Bo nic takiego się nie pokazało. Ale dobrze, przynajmniej wiadomo, że tą część mamy z głowy. Coś jeszcze będzie? O, to chyba tutaj. Też nie.
Jakaś maczuga. Zbrojownia do dalo ogarnięta. I bardzo miódko, sympatycznie. Teraz... O, tam coś jeszcze będzie. Chociaż kurde, to chyba nie jest tutaj, co myślę. Nie, tu już więcej nic nie ma. Więc wracamy. Trzeba tamtych typów gasić. A, to jeszcze tamten jakiś taki... Z tych... Czy tamtych śpioszków trzeba będzie jakoś jeszcze capnąć. O kurde. Jak oni tu łażą? Raz po raz jakiś wraca. On tu wyjdzie na... czy zaśnie? Jeden z drugim zasnął. Czyli w sumie będziemy mogli capnąć jednego drugiego. Tylko wpierw tego. Dobra, go się typa udało dobrze zgasić. Teraz go weźmiemy za bety. Tak już są teraz w miarę. O, pięknie. No i w sumie teraz stąd wyjść. Zapisać sobie stan gry. I rozwalić całą resztę. Trzeba to robić sprytnie, bo ostatnio właśnie na tej grupce dziadów wszystko mi się schrzaniło. Więc wracamy do nich. A, jeszcze, że mnie rozwalił tego punkciku tam dalej. Więc wypadałoby go w sumie od razu capnąć. Żeby nie wzywali w razie czego posiłku, gdyby się nam nie udało, co nieco. Okej, okay, to mamy z głowy. A, jeszcze ten. Kurde. Kassandra, dajesz. Okej, okay, czy tych sześciu typów i tamten skarb nam został. W teorii szłoby ich ogarnąć. Właśnie, tu lepiej nic nie robić. Aha, to ten skarb. Czy lepiej chyba byłoby zrobić tak? Mamy 6 punktów. W teorii dałoby się część skasować. Dobra, idziemy z tym koksem. Yeah!
A to France. Tamten typ, nawet nie wie, co się w ogóle dzieje. Baronia Dedala ukończona. I bardzo fajnie. Teraz tego typa wypadałoby jakoś skasować fajnie. Czy on będzie nas widział w ogóle? No, żeśmy typa bardzo ładnie zgasili. Abrakas i rządu Arachne. Czyli myśmy przy okazji. Czyli myśmy przy okazji zdobyli tego takiego kunia, którego się zdobywa, jak tylko się chyba zabije określoną ilość tych najemników. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jak teraz zobaczyć sobie. Jak sobie tu tak teraz spojrzeć, Abrakas. Taki płonący kuń, który dość dziwnie wygląda, ale cóż. Dobra, lepsza nie Abrakasa mamy. Dobre i to. Okej, okay, więc tak właśnie do czcicieli, no to mamy tego Melantosa skasowanego. No i coraz mniej nam zostaje. 5 już mamy do 6 do garnięcia. Raz, 2, 3, 4, 5 zostało. Więc już w sumie jest coraz lepiej. Tu ten Krystos, co teraz go rozwaliliśmy. Trzeba troszkę z ekwipunku skorzystać, troszkę tego porozwalać. Bla, bla, bla. Tutaj. Na pewno trochę tego będzie. No i dobra, skoro mamy ogarnięte te klimaty. 11, 11, dobra, to mamy ogarnięte, to teraz co tu mamy na tej mapce naszej? Tego typa, no właśnie, ten to sobie troszkę poczeka. Nic mu się nie stanie. Myślę, że można byłoby zrobić te mity i minotaury, bo to jest bardzo fajna rzecz. Patrzcie, tych typów mamy 5000, można byłoby tego typa skasować, dzięki czemu byśmy mogli wszystko sobie spłacić. Okej. Okay. Że zaraz sobie skasuję tego całego fundatora nagrody, przynajmniej będziemy mieli święty spokój z tymi najemnikami. Kółko mi się to z tymi mercenary myli. W sumie to jest mercenary, ale wciąż jednak to są najemnicy po polsku. Ja lubię używać polskiej nomenklatury w grach mimo wszystko. Znaczy, angielskie też są oryginalne spoko, ale wiecie, ja jakoś tak lubię. Sobie wyobrażam, ile w ogóle by kosztowało przetłumaczenie tej gry na angielski. No matko, już się chyba koleś do mnie czepił. Zaraz tu przyjdzie. Kurde, co ja robię? No i spoko. Nagroda wyczyszczona. Bardzo klawo. Okej, więc chyba w tym odcinku to będzie tyle. Tak więc wam dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka, w którym będziemy chyba kontynuowali, czy rozpoczniemy wątek z tym Minotaurem.
a te całe zęby rekina to jeszcze jakoś w międzyczasie zdobędziemy. Tak więc to tyle w tym odcinku. Do następnego odcinka. Dzięki za uwagę. Hej!